Siema, siema, pozdrowienia z mega fajnych rejonów tutaj na Majorce. I tak, takie tutaj przemyślenia moje, że czy Polska, czy tam jakikolwiek inny kraj, czy Hiszpania, czy to będzie cokolwiek innego, to państwo to jest biznes, wiesz? I jakby uczą nas od samego początku w tym biznesie, te państwo traktują jako biznes, uczą nas tego, abyśmy po prostu dawali jak najwięcej dla naszego pracodawcy, czyli dla państwa. Skoro państwo to jest biznes, zakładając taką teorię, no to co nas będą uczyć? Będą nas uczyć, jak być dobrymi pracownikami dla państwa, tak? A co to znaczy być dobrym pracownikiem dla państwa? No to znaczy, żeby się nie wychylać, żeby robić swoje, żeby gdzieś tam się specjalizować w jakichś tam rzeczach i pracować dla państwa, w cudzysłowie, na takiej zasadzie, że pracujesz, odprowadzasz podatki, tak? To są podatki dla państwa. Więc jak myślisz, czy... Dlaczego gdzieś tam w szkole słowo przedsiębiorczość, czy po prostu jakiekolwiek tutaj edukacja jakaś tam finansowa, rozwój osobisty, to nie są jakieś podstawowe przedmioty szkolne, tak? No ustalmy, że nie słyszałem jak rozwój osobisty, załóżmy taki przedmiot w szkole, czy tam, no, tam przedsiębiorczość jest, tak? No ale pytanie, kto tego uczy i jakie ma wiedzę i doświadczenie w biznesie. Państwo to jest biznes i oni zawsze będą Tobie mówili tak, uczyli Ciebie w takie rzeczy, kierunkowali Ciebie w takie rzeczy, nastawiali Ciebie na takie rzeczy, które będą powodować to, że będziesz przynosił pieniądze dla tego biznesu. Więc oczywiście się z Państwa nie można wypisać, no można, nie można, jakby nie w tym jest cel, tylko po prostu trzeba się zastanowić, czy nie warto mieć właśnie swój biznes, a nie pracować dla Państwa, dla biznesu w cudzysłowie państwowego. Oczywiście to pomijam kwestię, że i tak mając swój biznes, musimy mieć tam jakieś tam podatki i tak dalej, no ale to jest troszeczkę... Jako przedsiębiorca masz możliwość pewnego, takiej nie negocjacji, ale swobody w działalności pod pewnym kątem, które powoduje to, że gdzieś tam jesteśmy w stanie też te podatki jakoś zoptymalizować, tak? Pracując w cudzysłowie, mając firmę w danym państwie, pracując nie dla państwa, ale niestety te podatki tam trzeba patrzeć. Państwo to biznes. I oni Ciebie zawsze będą kierunkować na to, abyś Ty dla państwa, dla tego biznesu przynosił pieniądze. Tyle w temacie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się. Cześć.